Karol czeka w szkole na nauczycielkę biologii. Jest pewny, że gdy będą sami, uda mu się przekonać ją, że to on powinien odwieźć ją do domu. Basiu! Basiu? Karol, jak ty do mnie mówisz? Jestem twoją nauczycielką. Ale już jest po lekcjach. Może cię podwieźć. Karol, dosyć. Powiedz mi, czy to ty przebiłeś opony pana Dudziaka? Tak, ale to wszystko dla ciebie, kochanie. Słucham? Teraz już możemy być razem, nikt nam nie przeszkodzi. Ratunku! Ratunku! Nie, puść ją! Puść ją, powiedziałem! Co ty wyprawiasz? Basiu, to dla ciebie, ja cię kocham! Tak, Karol, teraz przesadziłeś i gorzko tego pożałujesz! Basiu! Ty jesteś nienormalny, mówiłem ci to od początku! Gogusiu, to wszystko twoja wina! Nie odzywaj się do mnie, rozumiesz? Jestem tak zdenerwowana, że trudno mi mówić. Tomek miał rację. Ja powinnam była ostrzej potraktować Karola i wszystko to od razu zgłosić dyrektorowi. Wtedy nie doszłoby do całej tej sytuacji.